Dariusz Baranik, zapraszam na ostatnie dziś informacje Kroniki. Nie każdy zna historię swojego miasta, a przecież to nasza mała ojczyzna. Wzięli to sobie do serca harcerze ze Szczecinka i przygotowali spacer po Neustettin, czyli przedwojennym Szczecinku. Spacer można odbyć po podziemiach Kościoła Mariackiego, bo tam właśnie znalazła miejsce wystawa pod tym tytułem. Zanim w podziemiach pojawiły się zdjęcia historycznego Szczecinka, harcerze zrobili pierwsze od kilkudziesięciu lat porządki. Widzieliśmy dwie wywrotki śmieci. Przygotowanie wystawy trwało kilka miesięcy. Udało się zgromadzić około 200 zdjęć dawnego Szczecinka. To miasto w swojej 700-letniej historii prawie już, tylko ostatnie kilkadziesiąt lat jest miastem polskim. Jeżeli chcemy się czuć mieszkańcami Szczecinka, musimy wziąć w całym dobrodziejstwo inwentarza historię tego miasta. Podobnie myślą założyciele szczecineckiego portalu historycznego, którzy wypożyczyli na wystawę swoje pamiątki z nadzieją, że pamięć o historii to także nauka tolerancji. Uprzedzenia mają właśnie swoje źródło w niewiedzy. Jeżeli ludzie zaczną poznawać to, co było kiedyś, jak to wyglądało, to może nie będzie takich uprzedzeń. Z fotografii można się dowiedzieć m.in. jak kiedyś wyglądały i nazywały się ulice oraz jak dawni mieszkańcy spędzali czas, wypoczywając nad jeziorem. Wspomnienia to jest coś najpiękniejsze. Podoba mi się bardzo. To jest Słowiańska, to był gwiazdy koszar główny, wiesz tam. Moim marzeniem jest to, że kiedy mieszkanie Szczecinka będzie szedł przez deptak, będzie miał jakiś budynek, mógł powiedzieć swoim dzieciom, czeka mój, zobacz, to jest teraz Szczeciński Ośrodek Kultury, a kiedyś to był hotel na przykład. Swoim entuzjazmem harcerze zarazili także innych młodych ludzi. Już planują następną wystawę, prezentującą oprócz zdjęć przedmioty związane z rodzinnym miastem.